Dobra, no to No to. no Halo, to, no halo. to, no to dzień dobry wieczór wam wszystkim z tej strony Cialny GD oraz Jakob? und Jakob. Very good. Witamy was w kolejnym odcinku Don't Sehr Starve gut. Together. Don't Starve Together. I wracamy do Gramy. tematu. I gramy. O, to jest dobry pomysł. Mlekot nam napisał, dobra, no to na tym odcinku powstrzymanie terroryzmu. Czy ty masz już dla mnie TTRTT? Nie, ale mam to. Patrz, Dobra. trzymaj. Masz wszystko. A ty rób. Masz to i Aha. koniec. I Ale więcej ja nie nie ma. mam schematu, bo ty się nauczyłeś, mistrzu. Więc to ty musisz zrobić. No, Dobra, już trzeba ci było mi mówię. dać. To by było inaczej. Skąd ja Tutaj miałem masz. wiedzieć, że akurat. Tu masz złoto. Czy ja też mam takie gogle? Poczekaj. Gogle pustynne, tak? To było? Na pewno gogle pustynne są potrzebne. No to ja ich nie widzę. Ubrania. Nie mam. Ja nie mam. Przedmioty letnie. Dobra, moment. Widziałem je. Pustynne gogle. I to się robi z tych innych Ale to ty gogli. musisz zrobić. Ty musisz A gdzie one zrobić, są? bo I'm sorry, ale to ty Czemu ja ich nie. wziąłeś. A masz modne gogle? Modne gogle mam. No to zrób dwa razy. Bo Ale to nie są świnki. modne gogle. Bo właśnie z tego się robi to. Dobra? Aha, dobra. Dobra, ja już zrobię. Ja już zrobię, to będzie szybciej. No Tylko dobra. muszę szukać tych świńskich zadków. W tej górnej powinny być. Oj, ja widzę, że już nie Raz. mam kapelusza, Dwa. a mam na tyle, ty nie mam trawy tyle. Raz. 68 Dwa. dzień, to już niedługo. Dobra. Trzymaj, panie cialne. Dobra, trzymam. Apsaj. Absalona. A po No co w sumie dobra. nam są te pustynne gogle? Co one dają? Takiego fajnego? Dowiemy się. Dowiemy się, nie wiem, czy koniecznie mi się to podoba. Jeszcze się nauczę. Chcesz parasolkę, czy nie? Nie wiem, widły mi się chyba nie przydadzą, nie? Dobra, Ja i sobie łopata. zrobiłem. No, łopatę zostawię, czekaj. Jezu, faktycznie, jesteście pajacami, którzy się obijają, bo już rok wam się kończy i nie zdążycie. No, No dzięki. dzięki, nie? Masz te pałki do bicia? No nie! Dobra, to mamy tą. Chodź, szybko idziemy. Gdzie? No za mną. Bierz z tej skrzyni ten. Czekaj, świetliki wezmę. A co, że teraz będzie to? Nie wiem, idziemy. Chodź, idziemy już tam wtedy. Idziesz? Ale Masz gdzie. świetliki? Idę, nie mam. Wziąłem tylko jedzenie. Wyskoczył jak nie wiadomo co. Jak poparzony. A przecież się nic nie działo jeszcze. No jak to się dzisiaj nic nie działo? To u ciebie się chyba A co nic nie się działo? działo. No ty, U no mnie mnie się się nie działo. ziemia trzęsła. Przecież jakby on by mi tam zrobił zapadlisko w tamtym miejscu, to by było niewesoło, nie? Dobra, No i czekaj. co, i teraz? Nie macie kamieni termicznych. Pisałem, co wymaga wam. Ja mam. Ojej. Masz? Ja nie mam. Jeden. Na 25%, ale mam. Aha, a są dwa przy ognisku. Czy wracamy po nie? Wrócisz po nie? A ja pójdę? A Ja ja pójdę wrócę. dalej? Dobra, to wróć. Ty weź Rzuć mi. oba. Nie. Stoj. Rzuć mi Co, 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 świetliki. co, co? Żebym sobie Jakie naładował świetliki? lampę. Ja nie mam świetlików, ja mam tylko lampę. Jak przed chwilą mówiłeś, że masz. Ja ci Nie, że mam kręcę, lampę, że mam cialne. świetliki w lampie. Zawsze świetliki są w lodówce, bo nigdzie indziej być nie mogą. Idę na pustynię. A nie wierzę. 5, 4, 3. Marmurowa rzeźba. No chodź, proszę, nie rób tego mi. Jeden. Nie, może będę musiał zrobić jeszcze coś. Udało się.
Dobra, broni też, drewniane zbroje też nie wzięli. Ojku. Zrobisz mi drewniany pancerz też? Jak znajdę. 8 kłód i 2 liny. 2 liny tam już są. Jasne. Gdzie są te kłody? 8 kłód, 2 liny. Gdzie są 2 liny? Gdzie są? Gdzieś widziałem. Dobra, tu są. A ja sobie tutaj pochodzę, zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Fajnie, że macie pochodź te pustynne gogle, ale czym wy chcecie go zabić? A ja nie wiem, ja bym chciał go najpierw spotkać. Włóczniami i Abigail. Hit o. And run. Ja się przejdę, ja zaraz zobaczę, może go gdzieś ten. To idź po pustyni, bo gdzieś się kryje. Dobra, idę. Jak wygląda ta pustynia? Dobra. Pewnie będzie gdzieś, gdzie jeszcze nie odkryłem tego terenu. Mamy jeszcze szansę, to jest pewnie ostatni dzień. A jak go nie znajdziemy, to coś się stanie, czy nie? Nie wiem. Tego nie wiem. Bo tak wiesz, żeśmy się rzucili na to, a... Dobra, nieważne. Spokojnie, nie będzie dobrze. Kuba, będzie dobrze. Ja nie mówię, że będzie źle, tylko... Mam tylko jeden pancerz, dobra. Ty będziesz miał i tyle. No ja póki co nic nie widzę. 71, mamy 2 dni na to. Ale my go musimy upolować, czy on próbuje tak nas upolować? Bo to jest różnica. Ojku, czekaj. No to... Jak my go mamy upolować, a nie mamy wszystkich rzeczy, żeby nie go mam nitrytu, zabić. Nie. No to po co ty chcesz na niego polować? No, nie rozumiem. No nie, nie mam nitrytu ani krzemienia i właśnie się grzeje. Widzę go. To chyba o niego chodziło. No to jeszcze podejdź bliżej, będziesz się bardziej grzał. Dobra, wracam do ciebie. A gdzie ty jesteś? Wiesz co, w okolicach oazy. Aha. No dobra. To jest ta taka ważka śmieszna? Nie wiem, chodź, chodź, chodź. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No, masz ten kamień termiczny? Mam. Dobra, to dawaj. Chcesz? No, dawaj, 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 dawaj. Masz pancerz. Dobra. Masz pancerz. O, super. Czekaj. Dobra. A masz może nie jakiś ma... ten? Jak to się co nazywa? Mam? Może jeszcze okay byś broń chciał albo coś? Aha, plecak tutaj mój zostanie. Czekaj. Nie ma szans, musi się obejść smakiem. Nie ma! Idziemy. Już widzę, że to będzie nasz ostatni odcinek w tym sezonie. Dawaj, 69, nie jest źle. A? Prorocz? A, tylko czekaj, coś zjadł, nie? Oj, chyba się... A nie, to nie jest. Z piasek. Tylko weź już Abi w kurz, nie? Jest wkurzona. Jak tylko cię zobaczyła. Czekaj. No, musicie mu dać maksymalnie schłodzony kamień termiczny, by rozpocząć walkę. Aha. Czy masz nitryt? Powiedz mi, że masz nitryt. Albo krzemień. Nie, nie mam. Nie mam. A krzemień mam masz? Krzemień. Dobra, daj mam mi. Masz. Liczę na cud, nie? Ja mam 88. Dobra, poczekaj. Krzemień ale oddaję. Maksymalnie schłodzony musi być. Tak, 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 już wiem. Z tego nie będzie nitrytu. Nie? Nie. Nitryt będzie pewno? Z kamienia tylko. Na pewno. Dobra, widzę. Na lewo. A te pustynne gogle właśnie są przez... Wohohohoho. A, czyli go znalazłeś? To jest ta poczwarka, co wystaje z ziemi? Chyba tak. Powiem? Tak.
Wiesz, co jest to zabicia, od razu widać. Akurat mamy noc, więc to jest na naszą korzyść, myślę. Przemienię tutaj dwa. Czekaj, się dobra. Na co mogę wywalić. Ty łopaty wywalam, przecież tak się kończy. Dobra, już biorę te krzemienie. Biorę te krzemienie. No. I nie wziąłem. Chcesz? Dobra, rób ten nitryt i jedziemy. W nocy, nie? No zobaczymy. Czekaj, jest kamień... To właśnie on was terroryzował całe lato. Dobra, poczekaj. Okej. Okay. On był mega nieszkodliwy, ja go ani razu nie zobaczyłem. Dobra, on jest tutaj. No, to dobra, poczekaj. I co? Zapisałeś grę? Nie. Mega schłodzony. Pamiętaj, że można go jest nieśmiertelna. Tak, czekaj, można go karmić, aby was nie był, albo zrobić to, na co zasługuje. No dobra, spróbujemy. Dobra. Czy to już jest na maksa schłodzony kamień? Chcesz coś, a? Wiesz co, no coś małego może bym mógł wszamać. Możesz mnie nakarmić nawet. Nie. Proszę. Połowa tego, co mam. Wziąłem wszystkie zapasy. Ja to specjalnie zrzuciłem na chwilę, bo nie miałem miejsca. No ale co, wszystko będziesz zjadał? Nie. Proszę. Weź się opanuj. No weź sobie na później, dostaniesz 3 strzały, to się odnowisz szybko. No dobra. No to co? No to co? Tylko będzie 3, 2, 1? Czekaj. Jego atak polega na kolcach z podziemi, unikać ich czujności, refleksu i nic wam nie grozi. Dobra. Dobra. Takie rzeczy to nie raz się grało. No. Kurczę, nie to. Ale czekaj. Ale żeś mu dał? Dobra, spokojnie. I to nie też, to też nie to. Daj. Wow. Rób kole. Uwaga. Abigail daje radę. O. Au. Ale ty jeszcze nie ma, nie spadło mi HP. No mi trochę spadło. O, teraz to, też. To oj, to bardziej. Mi spadło bardzo. Okrutnie mi spadło. Nie, to zbroja to był dobry pomysł, nie? O, tutaj się zagapiłem. Oj! No, ale porażka. Straciłem wszystko naraz, nie? Ale Abigail żyje, w ogóle to jest beka, nie? Tak, a ty? A ty jesteś gdzieś daleko? Nie, obok. To uważaj, bo te jednak te były grube, nie? Może ja cię pójdę ożywić, co? Ale gdzie mnie pójdziesz ożywić? Mogliśmy wziąć w sumie kamień i ten, nie? Ze sobą. A Abi już nie ma, nie? Jest cały czas! Full HP! No to niech ona go leje, ja poczekam. Stąd też dobrze widać. Mówiłem, bez przygotowania postaci zbroi to nie ma sensu. No wiesz, no ja byłem nie przygotowany, ale to, że lamię, to też jest ten. I co, ona ma cały czas całe życie? Tak. A ona go w ogóle leje? Nie wiem, chyba tak. Ona leje te kolce. A. Dobra, wiesz co? To chyba nie ma sensu.
Coś zjadł. Mrówkolew. Nie wzięliśmy serca, nie? Ty, no to weź ją daj teraz, póki jest pusto. Czemu oddać ją teraz? Szkoda, że nie widać ile ma życia, nie? Co, Abi ma... No, Abi, aha, no, a gdzie ty jesteś? Abi ma 100% życia. No, a gdzie ty jesteś? Tu. No to lej ją. Lej go. Ty, no lej ją. Przecież jak ja dostanę strzała, to ginę. Aha. No dobra, no to chodź, wracamy, mamy jeszcze 2 dni. W sumie jeszcze jeden. Rafał. Ja staram się wrócić. Jesteś duchem? Nie. Nie? Jesteś nie. Duchem? A. Cześć, Abi. Ty nie jesteś duchem. Ja naprawdę myślałem, że ty jesteś duchem. Dobra, okej. Okay. Dobra, trudno. Nie wyrobicie się. Myślisz, że się nie wyrobimy? Nie wierzę. Naszym zadaniem jest przetrwać, a nie rozwalać bossy. Nie no, mrówkolwy. Słuchaj, no mrówkolwy to my wiesz, na śniadanko braliśmy kiedyś, ale to w Grounded. W Grounded chyba. Mhm. Damy radę. A masz rację, że to tu na tym skrzyżowaniu. Ja akurat w noc się zregenerujemy. Znaczy ja się zregeneruję jako duszek. Dobra, w końcu będzie jesień. Normalna pora roku. No to za 2 dni dopiero. Już praktycznie. No, w pół dnia to zrobi. To co zrobicie? Jak na zbroję zasobów nawet nie macie. Jak to nie mamy? Dobra, dobra. Spokojnie, panie. Dobra, chodź na mnie wojnie. Tutaj ożywiaj. Ożywiaj mnie, przyjacielu, zatem nie idziesz na grządki. Kurczę, no jak królik z Kubusia Puchatka normalnie, nie? Ja cię ożywię, ty będziesz ogarnięty coś tam robieniem, a ja będę akurat robił meatballsy, no. I nie marudź. Czekaj, czekaj. Jeszcze mi, jeszcze mi podziękujesz za to. Chodź, panie króliku, nie marchew! Ma czasu. Jest! I teraz zrobimy sobie farmę marchewki. Po prostu zemścicie się za rok. No, Kubuś. Ale zemścimy. Kubuś, czas leci. Mózg też leci. Tu, nie... ta skrzynia, mistrzu, królu złoty. Tak jak mówiłem 3 odcinki temu. Oj, uciekaj. Uciekam. Ciepło. Dobra, gotowy? No, dawaj. Ops. Bardziej Broda gotowy nie duchu. Będę. Dobra. Dziękować. My nie mamy strzykawek? A my nie mamy strzykawek? Aha, nitryt zgnił, żarcie i ten. No to nie mamy strzykawek. No jest nitryt, jest to. Przepraszam. Jaka padaka jest w lodówce? O, dziadzie, kręc. Co wyście tu zrobili? Co? O, meatballsy. Pomidor się kończy. Jest jedno duże mięso. Jak to, ja tego lodołamacza ten? Nie jedz tego! Czego, meatballsów? Nie, do mnie mówię. Aha. Dobra. Aha, ja nawet nie mam patyków przecież. Co, nie chcesz tego jeść? Ja wykorzystam ten lód, który się już kończy. Czy ty masz żabie łódka? Nie, nie masz żabich łódek. Boże, czy ty masz te jajka, czy nie masz? Nie mam. Ale aha. Będę miał za chwilę. Moment. Muszę pomyśleć, co ja miałem zrobić w ogóle. To jest pełno zgniłego żarcia w ogóle, nie? 26 sztuk. Nie wiem, co to było. O, słyszę dziwne kroki. Też słyszysz? Nie. Tak, słyszę. Aha. To jest właśnie to. Co to jest? To mrówkolew? Tak. Eto. Tak. No właśnie, no właśnie. Dlatego właśnie stąd uciekałem. Zobacz, co nam zrobił. No i co?
Ty nie Popsuł widzisz. ognisko, skrzynki. Nie, nawet nie skrzynka. No skrzynki, przecież tutaj były wszystkie te. Dmuchawka. Nie były skrzynki. No ale to wszystko wypadło na ziemię, no to co? Co się zrobi zaraz znowu? No smutek. Ale smutek. Co tu jeszcze było? To była ta maszyna. No. Badawcza. Spisar. No okej. Czekaj. Dobra, ja idę spać. Miłej drugiej jesieni. Dzięki, mleko. I siostrę. Siosturny nam zniszczył. Moje jedyne źródło mózgu aktualnie. Dobra, zaraz to naprawimy. I tutaj też jest coś poniszczone, ty. A nie, czy to... Dobra! Dobra, dobra. Nie rozstroję się. Dobra, jestem. No to chyba trochę potrwa, nie? Nim to będzie zrobione. Tak. No, to fajnie. No, co to jest? 8 kłód i 2 liny. I co, i to jest to, co zniszczył tylko? Tylko. Bez przesady. Ja nie mam rzeczy, nie? To... Ja tu staram się ratować wszystko, co tu się dzieje w ogóle. Załamka. Ale jesteśmy w takiej czarnej... No. Ale próbowaliśmy. Ziemi. A co najgorsze, nie da się budować na zapadliskach. Au! No to koniec. To przeniesiemy swoją bazę, o co chodzi? To siosturne damy gdzieś obok i tyle. Wiesz co, to... Tą siosturne zrobię... to w ogóle by się przydało zrobić. Przeniesiemy to wszystko tutaj obok. No to ja już robię siosturne, no. To dawaj. Tylko może żarcie najpierw i tyle. Co, już się nie rzuci na nas, prawda, czy nie? Czy rzuci się? No teraz to ja nie wiem. Ja nie mogę. Co za fail. Co, ja idę po jakieś gałązki czy cokolwiek, bo jestem tak pusty. Chcesz coś? Do jedzenia w ogóle, do picia, co tak, cokolwiek. Co do picia, do życia bym chciał coś, wiesz? Do życia. No, jakieś pierożki. Wyrzucę... O, pierożki to się nie da. Wiesz co, są meatballsy. Zrobimy tak. Co potrzebujemy na pierożki? Takie najszybsze, najłatwe. Jajko, mięsko, dwa warzywa. Dobra, warzywa mamy. Jajko znajdziemy, mięso znajdziemy. Dobra, ja muszę iść po mięso z potwora przede wszystkim. No to gdzieś na pająki. Jest... Tak, pójdę na dół na pająki, no. Dobra. I pójdę za... Oj, za chwileczkę. Dobra, bo ja jestem. Możesz sobie ten przyrządzić, grzybki zielone na Sanity. No, musiałbym jej znaleźć. A teraz zbieram trawę w środkowej lodówce. A, okej. Okay. A ile dają? To już wiesz. Tak? Na pewno jak je usmażysz, to ci dużo dadzą. Właśnie ostatnio miałem smażone, jakoś tak nie było rewelacyjnie. Te szparagi, czekaj, szparagi, lód, które warzywa, szparagi, lód, które warzywa, lód, które warzywa, lód. Gdzie o, lód? Żaby. Szparagi, żaby hurtowo. Szparagi, lód. No i zaczynamy od nowa, ale rzeźnia. Warzywa. Jak mi się uda, to mi się uda. Nie rozumiem. A co ma ci się udać, albo nie udać? No tutaj coś będzie na Sanity dla For You. Okej. Okay. O, jest! Wyszło! Icha! Wracam. Popatrz.
Jakie smoothie, prawie jak Grounded. Już Naprawdę, idę. patrz ty, ty. Ja jestem tam poniżej tego jesiennego, wiesz, więc... Ja Dobrze jeszcze... sobie zrobiłem ściągawkę. No, cacy. Arbus, lód, gałązki, owoc. Arbus? Też na Sanity to jest. Dobra, gdzie masz? Garnek. Arbus. Ale to zapadlisko mnie nerwi, nie? Zobaczymy, ile to mi da. O, niedużo. Mogę oba? No, tylko to na Sanity daje. No tak, ja mam Sanity bardzo słabo. No. Jeszcze coś na życiu. I to też masz. E? Poczekaj. Ja? Tak, bo nie mogę robić... Tu też masz na Sanity kolejny. Dobra, więcej nie mam. Dobra. Teraz jeszcze życie, nie? Ale... No dobra, życie życiem, ale wiesz, nie wyrobię ze wszystkim. No dobrze, dobrze, to weź dobrze. To weź trochę porób, a ja pójdę na pająki, wiesz? Dobra, ale czekaj, czy takiego na przykład ptaka można mu dać... Nie można mu dać marchewy? Można i zrobi nasiona z marchewki. Ja chcę, ja zbieram. I to zrobił. No właśnie, i to są nasiona z marchewki. I się bardzo przydadzą. Tak? Czekaj. Jak mu dasz marchewkę, to ci da nasiona z marchewki. Dobra, już sobie daję radę. A jak mu dasz coś tam innego, to... Czekaj. Zgniłego, to ci wyda ten. Ostre nasiona, jak to brzmi. No ale tak można, naprawdę kurczę, można nie fajne, mam mięsa. Fajne rzeczy robić, nie? Okej, ja bym chciał jakieś fajne mięso. Jakiekolwiek mięso. To weź się przejdź po tym. Po przejdź czym? Się po pułapkach. Myślisz, że te grzyby, które są już na wykończeniu, mi się do tego czasu nie rozwalą? Które? Aha, ale... A na czerwono są? No, już na pomarańczowo. O, no. Pełnia, Glumer. Glumer! A byłem u ciebie. Dobra, idę po Glumera. Nieważne, ile mam życia, nieważne, co się dzieje, idę po Glumera. No dobra, to ja idę na pająki. Dobrze, idę, nie dobrze, mam idę. Za... Nie mam dobra, za to idź właśnie, wyboru. O właśnie, idź po pajączki. Ojejku, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mania wpadła z ten... Z rajdem. Ja nie mogę, Mania, dzięki wielkie. Zakwaszczy, patrzę, hejo, cześć, Paolcia. Cześć, Ena Kota. Tak, Gluber musi być, jak najbardziej. To jest mój przyjaciel, najlepszy. Już go słyszę. Cześć! Oj, ciebie to ja nie lubię. Ja cię nie ratuję. No nie wierzę, no. No i masz to swoje. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Wiesz, co się stało, świniowa? Ała, co to jest? No nie, no. Jest pełnia i są te, no, świniołaki, czy jak one tam się nazywają. I właśnie mi zabił Glumera, jak go wziąłem. No nie, no. Tyle czekałem na niego. A tak w ogóle to gdzie jesteś, nie? Bo zaraz mnie ten, zaraz mnie ubiją. To twój problem, trzeba było czekać. A turlaj się. Po co ty lecisz? Po co się turlaj, no? No dawaj, Janie. Dobra, czekajcie. Ujejku, 37 obserwujących. Czekajcie, ja muszę tutaj, ja na chwilę stanę, przestanę się ruszać. Oj, teraz muszę poogarnieć, co się tutaj stało. Glumer musi być, tak, to prawda. O, cześć Milki, cześć Elerina, cześć Enakota. Elerina, dzięki wielkie za tego, za followka. Zaobserwowanko nawet. Ale fajnie. 37 już, kurczę, tylko 13 mi brakuje. Ale z Glumerem sobie ten, odbijemy sobie Glumerkę, nie martwcie się.
To nie ma tak dobrze. I dzięki Ena Kotka też za obserwowanko. Ale fajnie. Fajnie, że jesteście. Hello, Milki. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. O nie, pajęcza królowa. My mieliśmy jedną z najgorszych porażek, to od razu wam zrobimy taki newsflash. Mieliśmy jedną z najgorszych porażek, jakie mogły być. W sumie nie wiemy po co. Bo jesteś, Kuba, w stanie odpowiedzieć, dlaczego. Tak, tak, ja wiem. Twoja nadgorliwość nas przerosła. Tak? No dobrze. Tak. Więc moja nadgorliwość nas przerosła po raz kolejny. Tak, właśnie dlatego. I tylko dlatego. Mówiłem ci, to jest zły pomysł. Tak, wiesz, że tutaj latają żaby? Mlekot też powiedział nie. Ale no dobra, no Blackout mówił nie, no niech wam będzie. Kuba, gdzie ty jesteś? Na pająki paluję. No wiesz, ile tutaj jest żab? Wiesz, ile można mieć fajnych żab? A po co żaby? Mi żaby, skoro mam pająki? A masz Które pająki? Które za chwilę zginę. No właśnie. Ja tutaj muszę poogarnieć, co się dzieje normalnie. Dobra, to weź wróć do bazy. Tak, wrócę za chwilę. Na ile będziesz miał mięsa? O, ale wróć żywy, nie? No właśnie, taki jest mój plan. Dobra, przy których pająkach jesteś, powiedz mi? Ja sobie spojrzę szybko chcesz na mapkę. Chcesz przyjść mi pomóc, czy co? No, jeżeli będę musiał, to przyjdę. Ja mam połowę życia. No nie musisz, bo dwie pajęcze królowe są jeszcze przy okazji. Aha, a na których pająkach jesteś? Tych na samym dole. Na samym dole. Ja już wracam. Już jestem na biomie tym pomarańczowym. Na różce. To na jesiennym już jest, dobra. No. O, Jana Kota, zostawisz mi duszka. Dzięki wielkie. No widzisz, no jakoś tak się stało, że zostaliśmy, mówiąc szczerze, ubici. Ale mam biedę. Ale i tak poszliśmy na rekord, bo to jest 72 dzień. Pierwszy raz jesteśmy w ogóle tak daleko. Cały rok przetrwaliśmy. Idziesz szybko. No co ty chcesz? Czemu ty takim zygzakiem idziesz? Zrzucaj mięcho. Sam se zrzucaj. No dawaj mięcho. Ciach. No i teraz w dwójkę będą straszyć, nie? Za chwilę zobaczysz, co ja będę miał. Dobra. Ciach, 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 ciach nawet. Dobrze mówię, dobra. Dobra, pierożki. Moje ulubione słowo na P, ostatnio to pierogi. Nie ma innej opcji Parmezan. Po prostu. Parmezan? Pierniki. Poćwiartować. Paczkowane, przetworzone parówki. Fu. Pychota. Nie. Dzisiaj nie zaczynamy challenge'u na pewno. A czekaj, jakby tak. A jakby tak? A jakby tak ja rzucić? Ja myślałem o challenge'u na K. Nie. Tego też nie możemy. Jesteśmy kanałem Family Friendly, pamiętaj. No przecież właśnie o to chodzi. Ja myślałem, żeby zrobić go na D, ale to zostawmy. No to jeszcze lepiej. Co byś nie wymyślił, to i tak będzie źle. Kuba, zobacz, masz dwie bramki do wybrania. Bramka bo... A, B czy C? Nie no, mam... Mówię dwie bramki, a ten mówi A, B, C. Masz do wyboru no albo klopsiki, albo pierożki. No i wszystko jasne. Słuchaj, bo ja mam liściaste mięso. To też do czegoś było potrzebne fajnego. Aha. Coś to... muszę z tego było robić. Jest, uwierz muszę mi. Znowu wejść na wujka Google, no. Ja już wchodzę, dobra. Ja już mam, mam na pierwszy. To apkę. Zobaczysz, będę pierwszy. A ja już mam na to apkę. Przecież ja już jestem. Liściaste mięso, jak będę ono pierwszy. Wygląda? Aha, widzisz, przegrałeś. Czekaj. La, 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 la. To jest takie mięso z takim czymś zielonym jakby? Tak. Cebula, bo dwa razy liściaste.
Nie mam. Dobra, nie wiem o co chodzi. W ogóle cebula to jest bardzo ważny ten. Bardzo Mogłoby być. ważny składnik do hodowania. Dobra, czy ty możesz mi, przyjacielu, zrobić siasturny? Mogę. Znaczy, zobaczę, czy mi się uda. To ja bym poprosił. Czekaj, czy my mamy gdzieś węgiel, bo idzie noc? Ja mam. A ja też mam. Dobra, mam. To weź nie zrób, przejmuj się, żeby... mamy węgiel. Mania poprosi pierożki. Mania jak najbardziej. Ty, a wiesz co ja zrobię? Nie wiem. Nic nie zrobię, bo nie mam ognia. Ten węgiel włącz. Dobra, ty włączaj. Specjalny znowu. Nie. Ja już przestaję kojarzyć. Drugiego! Tomasz. Aha, nie mamy maszyny alchemicznej. Ha, 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 ha. Wiem, zaraz będziemy mieli. Ja doszedłem no to do wniosku. Robisz, czy ja mam? Ty zrób. Ja doszedłem do wniosku, że ja idę po swoje rzeczy, które mam tam. Więc ja tutaj zrzucam wszystko, co nie potrzebuję. Dobra, uwaga, idę na pustynię. A, no tak. Ja mam nadzieję, że tego czegoś już tam nie będzie, ale gałązki. Czemu ja w sumie wywaliłem gałązki? Jest już chyba późno. Tak podejrzewam. Wydaje ci się. Nie. Ale jeden jest plus. Chodzę już tędy bez patrzenia. Ja też już znam tą mapę. Czekaj, nie. Na pamięć. No dobra. Pochwaliłem się za szybko. Kogarem carskie? A cóż to za rzeczy niestworzone? Na pewno? Na pewno, dobrze. Dobra, dwa razy brzyczki. Dobra, no i mamy dzień, jest pięknie i mogę odebrać moje rzeczy po mrówko lwie. Nie wiem, czaty, czy widzieliście, jak wygląda mrówko lew. Ja widziałem go tutaj pierwszy raz. To jest mój stary plecak. Co było? A to biorę. Biorę nowy. I zaraz zobaczymy, czy jeszcze tutaj moje rzeczy są w ogóle. Najgorzej będzie, jak mi to wszystko zniknie. Ale będzie smutaśnie. Kamyczki, to pamiętam, że tutaj poszukam. O, ja nie wiem. Tutaj jest taka godzina, że ja już mogę się tak odzywać. A, dobra, już widzę. Wszystko jest. Coś chciałem zrobić. Przepraszam. Coś mi tutaj bardzo brzydko wyje. I lampka. Oczywiście pusta. O, jest. Ale fajnie. A czekaj, czy oni są agresywnie nastawieni? Wołcioł? Co? No, wołcioł. Jaki fajny! I tyle wystarczy. Nie ma co podchodzić, męczyć, gadać. Jest fajny, jest dobrze. Mózg mi trochę idzie do góry. Czekaj, marmurowa rzeźba. Zastanawiam się. Gdzie ja mogę go postawić? Kogo? Nie mogę! Aha, mięso zaczęło się już psuć. Ale a będzie tak, bitna. A czego nie możesz? Zobacz. A, że nie możesz postawić tego... tego. Maszyny, tak? Ta, już jest. Dobra, tutaj jaszcząb. Dobrze. Idea? Oczywiście, że nie. Okej, okay, i lecimy dalej. No powiem szczerze, nie spodziewałem się tego, że to będzie aż takie ciężkie wszystko. Ale lato póki co jest najgorsze. A czemu ty masz tą maszynę? Czemu ty nie wziąłeś tej? Ja mam się w ogóle nie pytać. Bo jest tutaj, tu jest u góry. To nie potrzebujesz dwóch, nie? Wiesz o tym.
No, ale właśnie o tym Ale mówię, no. well, poleciałem za tobą. Tą starą rozwaliłem, a teraz jest tu. To co ty powiesz na pierożki? Czy to już bierzesz jajka sobie na coś? Dawaj te jajka, zbieramy. Dobra, zbieraj Bacon, jajka. Bacon Eggs, najlepsze, Bacon Eggs. Dobrze. Które ja zrobię. Okej, to ty rób bekoneks, a ja robię skrzynki. Wychodzi na to, że te skrzynki. No słabo tutaj wyszło. Okej, i mamy naszą skrzynię na akcesoria. Dlaczego ginę? Jezu, nie mam jedzenia. Szybko jeść. Ja też nie mam nic Zec. przy sobie. No i widzicie, i można. Okej. Makolet przechowaj, kilo zostaje, parasolka, Meatballs są. przepraszam. To ty Włócznia walisz. zostaje, to zostaje. Nasiona weź tutaj wywal. Okej, teraz tak, brzytwa i cała reszta, która jest tutaj. O, i nie mam miejsca. Nie wierzę. Co znowu zrobiłeś? Przyznaj się. Nie mamy mięsa żadnego. A ma. Dobra, mamy. Muszę iść na żaby. Idź na żaby. Tylko się pospiesz, bo zaraz będzie wieczór, już nie pójdziesz na nie. To tak w ogóle, nie? Nie, nawet nie zdążę, już nawet nie ma szans. No i fajnie. No, też się cieszę. No ja się nie cieszę. No, szkoda. Dobra, Kuba, gdzie masz siosturnę? Zrobię. Byłem Dobra, zajęty czymś dawaj. innym. Bo to tylko ty możesz robić. Ja niestety tego nie jestem w stanie wybudować. Po co mi te gogle w Dobra. sumie pustynne? Trzy kamienie ciosane, trzy deski, jeden popiół. Tu gdzieś kamienie ciosane widziałem. Wszystko gdzieś będzie. Deski jeszcze nie było. Dobra, czy jeszcze jest tutaj coś takiego do Gdzie są zwiedzenia? deski? Nie ma desek. Tak, masz rację, bo ja mam. Ile chcesz? Wyrzuć wszystko. Poczekaj. Odłożę. Stójże. Byś to rzucił na ziemię już dawno temu, bym to wziął. Ale ja ci wpakowałem. Gdzie ja mam to postawić? Tu? Może być. Trochę wyżej, żeby może ognisko tu wcisnąć, czy nie? Co ty na to? Bardzo dobry pomysł. Ale to też nie ma za bardzo. O właśnie, weź to wywal. Piękna sprawa. I jest nasz bulbulator. No i mamy lodek. O, bardzo chętnie, jeżeli mogę. No widzicie, ja wpadnę, objem się. Ale te, no. Te zniszczenia są nieziemskie. Wcale mi się tutaj nie podoba już. Weź ten węzeł wywal. Po co on nam jest? To do tego, razem do korków. A ja sobie myślę, co tak wyje, co tak wyje. A ty masz tego kumpla tutaj ze sobą. Bo tobie przecież jeden duch nie Nie. wystarczy. No. Ciemność Rozpal. widzę. Jeszcze jakbym wiedział, gdzie. Dobra, tu. A to nie będzie nam zimno? Wiesz co, to chodź sobie, może zrobimy tutaj takie ładne, co? Co? Selfie? Ojejku, jak ja uwielbiam tutaj. Cicho. Tu. O. Mięsna cebulka. Mięsna cebulka. Idealnie wy tego. O, Dlaczego? jajeczek zrobimy. Raz. Weź, Wycyrklowane. oddaj jajeczka. Nie jajeczka, Jakie Boże. jajeczka? Mięsne, Mięso. mięsne. No. Mięso. Proszę. Chciałem zrobić jajka z niego za chwilę. Dobrze, ale ty nie Trzy. musisz mieć pieczonego do zrobienia jajek. To Tak, zawsze był, musi nie? być pieczone. Musi być. Do zrobienia tego pierogu? Tak. Nie, do zrobienia jajek. Aha. A tego zapadliska naprawdę z tym nic nie można zrobić. Jakoś tego przeorać czy coś? Kurczaki, no. No to jest, to jakby było mi za Dobra, zimno, panie, za 6 ciepło, tak. zgniłej żywności jest. A ile Mamy. chcesz? Dobra. No nic, no najlepiej nic. Aha, najlepiej nic byś nie chciał. No dobra. Ale.
Jaka bieda. Nic nie mamy do jedzenia. A ja idę na żaby. Dobra, iść na żaby. Tak, tak, tak. To słuchaj, teraz patrz. Rzucam ci na ziemię mięso z potwora. Nakarm pieczonym mięsem z potwora. Czego ptaka. Żeby mieć jajeczka i weź to do lodówki najlepiej. Dobrze, nie mam robić pierożków? Rób bacon eksy. Dobra. Najlepiej bacon... będzie, najłatwiej. Dobra, bacon eksy robi się... Dwa jajka, mięso z potwora, mięso zwykłe lub suszone. No dobra. Kurde. Abi nie przyzwałem wcześniej. Chcę urosnąć. Dwa jajka powiadasz. Czekaj, czekaj, czekaj. No i wszystko jasne. No i to załatwimy. Przepraszam. No tak, ale mięso z potwora, mięso zwykłe, jak my mamy tylko jedno mięso. Królu złoty. To jak my to mamy zrobić? To. A masz mięso zwykłe? No nie wiem, weź, znajdź skądś, idź po ten. Znajdź skądś. No, są pułapki poustawiane, weź przejdź, no, no dobra, masz na mapie. No... No ja wiem, masz na mapie, no takie proste rzeczy weź. Tulej się. Późno jest. Jakie czekaj. Późno? Nie ma czasu na późno. No dobra, to lecimy szukać ci tych pułapek. Ostatnio tam byłem, to nic nie było. Pusto. No, tu jest zgniłe mięso. 27 starczy? Tak. Dobra, tutaj się skończyło. Żabi chudek? Tak. No tak. Starczy? No to może być, powiedzmy. Że może jest być. Całkiem co. Może być, no. Mógłbyś się bardziej postarać, ale okej. Niestety Abi było na pierwszym poziomie. Aha. No poproszę. Ty no dasz mi to mięso, bo czeka w garze rzeczy. Nie dasz mi. Siada. Nie to. No masz, nie? Dobra, już niech ci będzie, mam. Okej, okay, dzięki. tutaj masz kąski i tylki. Trzeba w ogóle tą suszarkę zniszczyć. Siup. Dobra, robi się, panie. Robi się. Jak to zrobić? No to już odcinek widzę taki finałowy dzisiaj. Idę się przejść, zobaczyć na swoje... na swój ogródek. A no tak, króliku. Czosnkowa. Zepsuł tyle. A myślisz, że pierogi nie byłyby lepsze? Czosnek. Czosnek? Ile ten bacon eggs daje? Dużo. Więcej niż meatballs. No tak, ale czy więcej niż pierogi? Wiesz, panie. Oj, denerwuje mnie to zapadlisko. Chyba będziemy musieli stąd jakoś uciekać. Już normalnie nie mogę. Gorąco? Nie, te zapadliska mnie denerwują, że takie są, wiesz, powolne. Mi jest gorąco. Tobie jest gorąco? No. To widzisz. Co? Gorąco. No gorąco, ale to ja nie wiem, od czego ci gorąco. No przecież to, wiesz, co złe, to nie ja.
poniekąd. Nie? No, tak wiesz. Wiesz, jak jest. Dobrze, powiedz mi teraz, przyjacielu mój drogi, gdzie są kwiatki? Czy ty już zrobiłeś siosturnę? Zrobiłeś. Zrobiłem, ale nie ma kwiatków. Nie martw się. Jeszcze jedno by było takie dobre pójść i zrobić sobie ule. Hehe, nie. Czekaj, co, gdzie ule, tutaj nie? Mogą być kwiatki? No nie wiem, jakoś tak te ule do mnie nie przemawiają. Wiesz, chyba nie lubię pszczół po prostu. Po ostatnich ekscesach chyba ich ale nie one lubię. Są przyjazne ogólnie, wiesz o tym. Tak, wiem, ale nie w tej grze. Nie w tej grze. No właśnie w tej grze są przyjazne. No to ja może tutaj ci się widzę gry jedne. Pomyliły. Symulator pszczelarza, może ci się pomyliło. Ojku. Nie grałem. Jest coś takiego w ogóle? Ja też nie. Nie wiem. Skadywałem. Patrząc, wiesz, patrząc na to, że żyjemy w Polsce i mamy pełno różnych dziwnych symulatorów. Ostatnio coraz bardziej kontrowersyjnych, to wiesz, to wcale bym się nie zdziwił, jakby był symulator pszczelarza. Widzisz, Kuba, prawda jest taka, że jak słyszałeś te trzęsienia ziemi, to mogłeś uciekać. O. Aha. Coś ci to da? Nie, nic mi to nie da. Co zrobiłem tutaj? No ty cwaniaku. A jak? Raz, dwa, trzy, cztery. Działaj na mój mózg. Sobie też wezmę, nie patrzę, to wezmę. W której lodówce były nasionka, nie? Co się tutaj zaczęło dziać? Poczekaj. Mania rajdowa. 16 osób rajdowała mania. Jeszcze raz sobie spojrzę. Ja nasionka wywalam z lodówki. Nie wywalaj! Dobra, to przeznaczmy jedną lodówkę dla ciebie. Dożywka, dobrze, ja sobie poradzę. Jagody. Trzymaj jagody. W lodówce trzymam jagody. Słuchaj, skoro mamy jesień i już 52 minuty odcinka, no, to co ty na to, żeby przejść się i ogarnąć cały teren wokół spawna? Bo ja nawet... Bo tam chyba na prawo nie poszliśmy, nie? No. Tak, tutaj jest pełno czegoś. Po małej przerwie, czy od razu? Wiesz co? Ojeju, ty, tu już jest w pół do pierwszej. Właśnie. O, przerwa na siku i lecimy? Na pół godziny, czy nie? Oj, poczekaj, jeszcze tylko jedną rzecz. Dobra, spojrzę. Szybka decyzja, bo jak będziesz ojojować, to na pewno nie zdążę. Ja muszę jedną rzecz sprawdzić. Wiesz co? Nie, bo to będzie za dużo. Bo ja jednak wstaję za 5,5 godziny. Więc, kochani, my się żegnamy, ale... Oznacza to, że cała ekipa, która jest tutaj u mnie, za co bardzo wam dziękuję, będzie przelatywała do... Zgadniecie do kogo? Czy nie zgadniecie? Lecimy do lewego. Więc bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że zdążę zatrzymać serwer. O. Włącz jeszcze na szybko, szybko. Dobra, poczekaj. No mów do kiedy. Już. Dobra. Okej, okay, a my tutaj wpadamy do lewego. Ja jeszcze muszę wejść teraz szybko do niego na żywca. I Rajdzik. Hejo, witaj. Cześć Rajdy. Nie, w takim momencie Rajdy. No przyszli na dobry cyrk. Dobre kino. A ty słyszysz pewnie, nie? Tak, słyszę. No. Jak tam dzielny? Hello. No. DST? Yes, of course. Nie. No w sumie ja mu piszę, nie, więc chyba nie muszę mu odpowiadać. Dobra, słuchajcie. Miło was widzieć. No, widzicie.
Lewy tak, się bardzo cieszy. Przyszliście w idealnym momencie, bo tu odwalamy kabaret i cyrk. W jednym. No to mega odpisuje. I żeby nie było to ani mru... na... żadne ani mru-mru. Ale u nas za darmo, nie? Bez biletu. Tak. I to w sumie tak jak u nas. No to mega. No. Dobra, ja tutaj już wyciągnę. Mamy już wszystko, już tam się ten. Internet się rozłącza, mikrofony przestają działać, mamy problem z połączeniami. Kurde, no jak nigdy. No jak nigdy. Dobra. Uciekamy, popadki jeszcze ładnie napiszę. I kończymy tą nierówną walkę dzisiaj. Nie spodziewał się tego. Uciekamy. No to uciekajcie, no szkoda. Dobra. Co dzisiaj DST było? Uciągnąłeś, tak? Czekaj, jeszcze mu napiszę. Tak. DST maratonik napiszemy. Dobranocka cielne. Trzymaj się, miło cię było widzieć. Hej, hej.